Witam Was, dziewczyny, bardzo, bardzo serdecznie dzisiaj. Zaraz zrobimy próbę mikrofonu. Jestem bardzo ciekawa, jak tam odbiór, jak dźwięk. Mam nadzieję, że dzisiaj nie będzie powtórki z zeszłego tygodnia i że będziecie wszystko tutaj dobrze widzieć. Także ja już też sprawdzam, a Wy przypiszcie, jak widać, jak słychać, czy wszystko jest w porządku, czy odbiór jest ok, tak żebym wiedziała, że możemy zaczynać. Ja już też sobie tutaj zerkam i sprawdzam, czy już się pojawiłam, jak tam z obrazem, tak żebyśmy mogły zaczynać. Dzisiaj, dziewczyny, zajmiemy się tematem wypraw górskich. Ja się w ogóle bardzo ucieszyłam, że Wam się ten pomysł spodobał i że chciałyście właśnie live w takim temacie, bo to temat dla mnie bardzo, bardzo bliski, więc było mi szalenie miło, no jest mi szalenie miło móc Wam o tym opowiadać. Góry, Natalia, nosidło, to po prostu rzeczy dla mnie istotne, ale powiem szczerze, że tak przed dzisiaj to się jakoś dużo więcej przygotowywałam chyba niż zwykle. Dużo rzeczy musiałam sobie przemyśleć. Nie wiem, czy to związane z tym, że już tak trochę wiem i jakby chciałabym podzielić się z Wami tą taką kwintesencją i tak wybierałam i kombinowałam i tutaj coś doczytywałam, tu coś sprawdzałam, także dawno tak nie miałam jak dzisiaj. Także mam nadzieję, że wyniesiecie z tego live'u wiele takich przydatnych wskazówek dla siebie, będziecie wiedziały, na co w tych górach zwrócić uwagę, jak się przygotować i zaczniecie faktycznie z takich wypraw górskich korzystać. No i też tutaj prośba do Was, jak tylko gdzieś się wybierzecie, to podzielcie się na fanpage'u zdjęciami, tak żebym wiedziała, że gdzieś tam byłyście. Jeżeli będziecie wrzucać je na Instagramie, to oznaczcie je hashtagiem z dzieckiem w górach. Będę obserwować, żeby wiedzieć właśnie, jak to tam u Was wygląda. Wiktoria napisała, że wszystko jest ok. No to bardzo się cieszę. Jak będziecie gdzieś tam się pojawiać, to piszcie też proszę, co dla Was, jakby z tych takich górskich wypraw, co Was szczególnie zastanawia, jakie tematy chciałbyście, żebym, na jakie chciałbyście, żebym dzisiaj położyła największy nacisk, bo to też dla mnie istotne, żebym wiedziała, na co mamy zwrócić dzisiaj uwagę, ale też potrzebowałabym wiedzieć, w jakim wieku macie dzieci, bo jakby w zależności od tego też, no ile one mają lat, no to też inaczej będziecie się do tych swoich wypraw przygotowywać i na też inne rzeczy będziemy musiały zwrócić uwagę, także piszcie proszę, w jakim wieku macie dzieci, co jest dla Was największym wyzwaniem, no i będziemy za chwileczkę mogły zaczynać. Ja też sobie zobaczę już tutaj ten nasz odbiór, żeby wiedzieć, że wszystko fajnie działa. Jeszcze jedna rzecz mi chodzi po głowie. Dzisiaj przygotowałam dla Was takie 5 punktów, więc przejdziemy przez 5 takich rzeczy, na które warto sobie zwrócić uwagę. I pierwsza rzecz, o której chciałam Wam powiedzieć i też na którą zwróciłyście uwagę w komentarzach, to były pytania o to, gdzie można się wybrać z dzieckiem, kiedy jeszcze no, podróżujemy wózkiem. Więc najpierw chciałam z Wami porozmawiać o tym, no dobra, to jedziemy w góry, ale właśnie w czym? W jaki sposób gdzieś tego swojego malucha będziemy przewozić. No i pierwsza rzecz to faktycznie wózek. To będzie fajne rozwiązanie, kiedy dziecko gdzieś tam jest małe, albo też już mamy je takie większe, ale wygodniej na początek będzie nam właśnie w ten sposób się przemieszczać. I powiem Wam, że w ogóle byłam w szoku, bo ja w ogóle nie zakładałam jakby takiej opcji, a rzeczywiście jest bardzo dużo miejsc, gdzie można się wybrać podróżując właśnie wózkiem. Także można faktycznie trafić w wiele fajnych miejsc i no takie chyba najbardziej znane, takie oczywiste i mi też w pierwszym momencie zaraz przyszło do głowy, no to jest Morskie Oko. Natomiast jest to długa wyprawa, z tym się trzeba liczyć, że to zdecydowanie nie jest na pierwszą wycieczkę w góry. Generalnie Tatry no mniej polecam na początek gdzieś tam wspólnych wypraw z dziećmi, ale można właśnie Morskie Oko gdzieś tam uskutecznić. Tam macie całą drogę asfalt, więc z wózkiem zdecydowanie będzie bardzo, bardzo łatwo. W Tatrach można też oczywiście Dolinę Kościeliską, Dolinę Chochołowską, czy Rusinową Polanę, której ja ostatnio byłam, która była dla mnie w ogóle ostatnio odkryciem, gdzie nie wiedziałam, że w ogóle jest tak piękne miejsce i tam też spokojnie da się z wózkiem dojechać. Natomiast jeżeli będziecie chciały znaleźć takie miejsca w Beskidach, a to jest jakby to miejsce, gdzie ja najczęściej, pewnie nasz Beskid Śląski się wybieram, to tutaj też jest bardzo dużo miejsc, gdzie można właśnie z wózkiem dotrzeć. Z takich stosunkowo łatwiejszych do
wdrapania się, no to macie Rufnicę, gdzie też całą drogę idzie się asfaltem, znaczy można też innymi szlakami, ale jest właśnie typowo asfaltowy. Można się wybrać na Górę Żar, można się też wybrać do schroniska Przysłup pod Baranią Górą. I to jest schronisko, które gdzieś tam jest dostępne, tam podchodzicie w zasadzie drogą asfaltową, później przez chwileczkę taką no, ubitą, ale też jesteście w stanie wózkiem tam dotrzeć. To już jest taka troszeczkę dłuższa wyprawa, natomiast też można. Można też się wdrapać do schroniska Dębowiec. To jest w drodze na Szyndzielnię, a z Bielska wychodzicie. I tam jest naprawdę kawałeczek takiego podejścia. Fajne w ogóle schronisko, bo tam jest też plac zabaw. I jest ścianka wspinaczkowa, więc w ogóle generalnie to miejsce, znaczy no tam dużo innych atrakcji, ale mi akurat tak szczególnie ta ścianka zapadła, także można się tam zdecydowanie z dziećmi, z dzieckiem wybrać. Także pierwsza, no i możecie też na przykład w ogóle na Śnieżkę, słuchajcie, wejść z wózkiem, także też jest taka opcja, także tych miejsc wózkowych jest naprawdę sporo, także myślę, że znajdziecie tutaj coś odpowiedniego dla siebie. To, gdzie jeszcze można się, no tak jak powiedziałam, jeszcze Śnieżka, także pierwsza opcja to właśnie jest gdzieś tam wózek i na początku, no to może być nawet po prostu spacerówka, gdzieś tam zabieramy sobie takiego maluszka na to, żeby spędzić fajny dzień poza domem, natomiast wtedy polecam Wam jakieś krótsze zdecydowanie szlaki, żeby też nie wyjeżdżać na cały długi dzień. Później może, znaczy bo spacerówka, tak, gondola. Później może być spacerówka już takie większy uczynek parasolka, po to, żeby tylko w momencie, kiedy dziecko już nie jest w stanie iść, żeby była ta opcja wózkowa. Jest też opcja zabrania takiego mniejszego dziecka ze sobą w chustę. Nie wiem, czy któreś z Was chustowały. Ja się przymierzałam, natomiast nam się to nie sprawdziło z Natalią, więc my generalnie miałyśmy chustę kilka razy. Jeżeli któraś z Was miałaby ochotę sprawdzić, a nie chce inwestować w chustę, to ja się mogę, słuchajcie, podzielić. Jeżeli jest tutaj mama z okolic Gliwic, Pyskowic, chciałaby sprawdzić chustę, to taką na początek mam. Można zobaczyć, jak Wam będzie właśnie w chustowaniu i z chustą już spokojnie możecie, jesteście zdecydowanie bardziej mobilne, można się w więcej miejsc wybrać i można też z takiej opcji jak najbardziej skorzystać i myślę, że to będzie też fajne rozwiązanie i ja dużo widuję rodziców właśnie z dziećmi w chustach, no to jest też fajny czas dla dzieciaczka, że sobie po prostu może gdzieś tam blisko rodzica przytulony być. Opcja, która mnie jakby tak od razu, ja wiedziałam, że ja w ten sposób będę i która mnie najbardziej odpowiadała, na którą ja się zdecydowałam, ale też jakby trochę za mnie zdecydował los, bo wam dzisiaj wrzucałam zdjęcia z baby shower, gdzie dostałam po prostu nosidło turystyczne i dla mnie ta opcja jest jak najbardziej no odpowiednia po prostu dla mnie, dla Natalii. Jeżeli będziecie wybierać nosidło, to jest taki zakup tak naprawdę na lata. Generalnie producenci mówią o tym, że dzieci w nosidłach nosimy od, można nosić od 9 miesiąca, no kiedy po prostu dziecko już tak rzeczywiście stabilnie, samodzielnie siedzi. Więc wtedy możemy zdecydować się na to, żeby w nosidle naszego malca przenosić i nosidło możemy używać do mniej więcej 20 kg, czyli dziecko może być już rzeczywiście spore, natomiast też rozważcie, że nosidło jeszcze też troszeczkę waży, zwykle coś jeszcze do niego wkładamy, no ja 20-kilogramowej Natalki nosić na pewno w nosidle już nie będę, bo myślę, że to będzie ponad moje siły, już teraz jest to kilkanaście kilogramów i rzeczywiście jest odczuwalne. Nosidło, z którego my korzystamy, to jest Deuter, mamy kit Comfort 2 i powiem szczerze, że mi ono bardzo, bardzo pasuje, więc u nas się świetnie sprawdza. Jestem z niego rzeczywiście bardzo zadowolona. Pokażę Wam. Tutaj w tym roku ja też będę Wam opowiadać, że warto na początek sprawdzić, przekonać się, jak będzie przed gdzieś tam pierwszym wyjściem, więc tutaj się szykowałyśmy po okresie tym zimowym, kiedy no, nie używałyśmy nosidła, bo no, ja zimą chyba się raczej nie odważę, żeby gdzieś tam z Natalią, zdecydowanie się nie odważy, żeby pójść w góry, natomiast też myślę sobie, że dziecku w nosidle po prostu no nie jest zbyt ciepło, więc trzeba się rzeczywiście bardzo mocno ubrać, żeby się gdzieś tam wybrać. Natomiast my rzeczywiście korzystamy z tego deutera i
Dlaczego właśnie to? No, dlatego, że ja je dostałam, natomiast jestem bardzo zadowolona ze względu, tak, po pierwsze na bardzo duże te pasy tutaj. Ważne jest, kiedy będziecie wybierać nosidło, żeby rzeczywiście wybrać takie, które będzie solidne. Słuchajcie, to jest inwestycja na lata, bo w takim myślę faktycznie dziecko będzie, będziecie przenosić długo. Ważne jest, żeby i dziecku było dobrze, i żeby Wam też było komfortowo. Akurat Deuter ma to do siebie, że to nosidło jest zrobione z bardzo dobrego materiału, więc na talii po prostu tam wygodnie, nawet jeżeli sobie zaśnie, ma fajną poduszeczkę tą, którą tutaj widzicie z przodu, więc może sobie na niej oprzeć główkę, tam jeszcze zawsze mamy kocyk, też Wam zaraz pokażę, jak to jest, jak Natalia mi właśnie w nosidle zasypia, ale generalnie sprawdza się naprawdę fajnie, jeśli też chodzi o tkaninę, o wykończenie, czasami jeździmy w nim w krótkim, znaczy no, chodzi Natalia w nim w krótkich spodenkach, więc też ważne, żeby to gdzieś tam nie podrażniało skóry, więc jest duży komfort dla dziecka, oczywiście też duże bezpieczeństwo, 5-punktowe pasy bezpieczeństwa, więc generalnie maluch nie ma prawa z tego nosidła wypaść. Są strzemiączka, w które wkładane są nóżki, także to będziecie też widziały na jeszcze inne zdjęcia, które Wam będę pokazywać, więc generalnie rzeczywiście jest, jeżeli chodzi o dziecko, bardzo wygodne, ale też co ważne, Wam ma być tym nosidłem wygodnie i to nosidło ma po pierwsze właśnie tutaj te pasy takie bardzo grube, ale też bardzo miękkie, wygodne, a więc z niej się fajnie korzysta i mi się nie zdarzyło, że mi się coś wrzynało tak i bolało. Bardzo ważny jest ten pas biodrowy i on jest tak stworzony, żeby część obciążenia przenosiła się właśnie tutaj, żebyście nie nosiły po prostu tylko i wyłącznie na barkach. I powiem Wam, że ja na początku, jak miałam niewyregulowane, pierwszy raz jak założyłam sobie nosidło i sprawdzałyśmy się właśnie gdzieś tam przy domu, też Wam o tym powiem, że pierwsze wyprawy to może nie od razu gdzieś tam w wysokie góry, natomiast właśnie jak sobie źle wyregulowałam i źle miałam ten pas biodrowy, to słuchajcie, ja po 300 metrach miałam dosyć. I pomyślałam sobie, Jezu, jak ja mam z tym nosidłem przejść ileś tam kilometrów. A teraz możemy się wybierać na wielokilometrowe wycieczki i rzeczywiście zupełnie jest inaczej i w ogóle tego jakoś tam mocno nie czuję i w ogóle to nie obciąża, więc myślę, że naprawdę, jeżeli chodzi o nosidło, to warto zdecydować się na takie, które będzie dobre. Warto je sprawdzić. Jeżeli macie możliwość na przykład pożyczyć sobie od kogoś nosidło, to bardzo Wam polecam taką opcję, żeby zobaczyć, jak Wam będzie właśnie z tym nosidłem w górach. Czy Wam się to sprawdzi, czy będzie Wam się z niego wygodnie po prostu korzystało, bo myślę sobie, że ma to, znaczy wiem o tym, że ma to bardzo duże znaczenie, także warto tutaj uważnie sprawdzić i wybrać takie, które będzie dla Was i dla dziecka najodpowiedniejsze. I też warto sprawdzić, czy generalnie Wasze dziecko będzie miało ochotę w tym nosidle chodzić. Bo no, ja kupiłam chustę, okazało się, że Natalia nie miała ochoty, ja nie do końca umiałam ją na tyle szybko zachustować, żeby to po prostu miało sens, więc chusta po prostu została. Więc jeżeli możecie, to sprawdźcie, pożyczcie, zróbcie sobie jakąś wycieczkę koło domu, zobaczcie, czy dziecku się będzie podobać. Powinno, bo tak naprawdę nosidło pozwala dziecku być w takiej pozycji, w jakiej jest rodzic, tak? Patrzeć na świat po prostu z góry, więc Natalii się to generalnie bardzo, bardzo podoba. Tutaj Wam pokażę naszą pierwszą wyprawę i my właśnie z Natalią wybrałyśmy się po raz pierwszy z nosidłem w góry, wybrałyśmy się jak Natalia miała 10 miesięcy, więc to też, no to już był dobry moment, żeby właśnie gdzieś tam po raz pierwszy pójść, aczkolwiek mam też takie wrażenie, że tak naprawdę w tym roku dopiero, kiedy Natalka jest bliżej tych 2 lat, ona rzeczywiście czerpie z tego satysfakcję, ona już wie, co się dzieje, wie, że my jeździmy w góry i dużo bardziej mam wrażenie, że jej się to teraz podoba i ma to zdecydowanie większy sens. Na początku jeździłyśmy bardziej dla mnie, bo ja już potrzebowałam tam wrócić, chciałam też spędzać czas z Natalą, więc jakby dlatego, natomiast teraz już też jeździmy często, dlatego że jej się to podoba i ona uwielbia te nasze wyprawy, najbardziej na wyprawach chyba lubi pikniki, więc zaraz Wam też o tym powiem. Generalnie też chciałam zwrócić uwagę, że te wyprawy w góry moim zdaniem naprawdę warto. Z kilku powodów. Po pierwsze dlatego, że to jest taki czas, który spędzacie wspólnie i taki czas, gdzie niewiele innych rzeczy jakby się dzieje. No wiadomo, podziwiamy krajobrazy, jest jakieś tam schronisko, spotkamy innych ludzi. To są często w ogóle bardzo fajni ludzie i to też jest duży plus, że zawsze tam można z kimś pogadać, dzieciak może spotkać jakiegoś pieska, coś tam fajnego się zawsze po prostu na tym szlaku podzieje. Natomiast to jest taki wspólny czas. My Natalia na przykład uwielbiamy śpiewać piosenki i po prostu lecimy całą drogę i ta Dorotka i te wszystkie inne po prostu, które są, to wchodzą w grę, ostatnio wierszyki, jakieś tego typu rzeczy, więc po prostu fajnie spędzamy razem czas właśnie na tych wyprawach, ale też jakby to uczy takiego, pokazuje przyzwyczaja do tego, że
można aktywnie spędzać razem czas, że można razem się gdzieś wybrać, że weekend to taki czas, gdzie po prostu z rodzicami się gdzieś wyjeżdża, gdzieś coś fajnego się dzieje. Więc myślę sobie, że to też tak warunkuje na przyszłość, że dziecko też będzie później chciało właśnie w taki aktywny, fajny sposób ten swój czas spędzać. No i też to uczy aktywności. Wiadomo, że na początku gdzieś nosimy malucha głównie, ale z biegiem czasu może być tak, że on też po prostu zacznie sam chodzić. I my już z Natalką mamy takie momenty, że pewnie, że ja ją gdzieś tam bardzo dużo czasu spędzam w nosidle, dlatego się nie da ukryć, ale jest też tak, że zdarza się, że gdzieś tam kawałek sobie przetrepcze. Czasem są to dłuższe fragmenty, czasem krótsze, raczej wybieram takie, gdzie jest mniej stromo albo jest z górki. No i wtedy gdzieś tam sobie idziemy, ja mam możliwość chwilkę odpocząć, a więc to też dla mnie się super sprawdza, bo też w góry pamiętajcie, że możecie zabrać już dzieciaki, które po prostu chodzą. Nosidło może być tylko takim dodatkiem czasami, żeby ewentualnie móc zabrać dziecko, kiedy już nie jest w stanie iść. I to też istotne, żeby była taka opcja. No można wziąć na plecy, natomiast czy tam na barana, natomiast dla rodzica jest to zdecydowanie mniej wygodne, no i jest też zdecydowanie mniej bezpieczne. Więc kwestia, co się chcecie zdecydować. Jeżeli macie już takiego czterolatka, no to przypuszczam, że nie będziecie teraz kupować nosidła. Ale jeżeli wasze dziecko jest młodsze, to zdecydowanie można o czymś takim pomyśleć. Także to gdzieś nasze wyprawy. Aha, chciałam wam pokazać tą moją Natalkę śpiącą w nosidle. Zobaczcie. Tutaj też my nasze nosidło wyposażyliśmy dodatkowo w daszek. Taki daszek też można sobie dokupić po prostu. Chroni wtedy przed słońcem, więc ma to zdecydowanie duże znaczenie. Dla nas niezbędny zawsze jest jeszcze kocyk, więc my korzystamy też zawsze z kocyka i po prostu zwykle zabieramy ten sam w koniki. Też wam jeszcze o kocyku za chwilkę opowiem więcej. Także można z dzieckiem w wózku, można w chuście, można w nosidle. Można na nóżkach z ewentualnie opcją, że gdzieś tam na chwilę weźmiemy na ręce. I jakby to pierwsza rzecz, tak? W czym? Druga rzecz, na którą chciałam zwrócić uwagę, to jeżeli zaczniecie, to zacznijcie na krótkie dystanse. Zacznijcie sobie nawet od tego, że weźmiecie sobie po prostu dziecko gdzieś do lasu w tym nosidle, żeby sprawdzić, jak wam po prostu będzie, jak wam się jej będzie nosić. Jak dziecku w tym nosidle będzie, czy to będzie po prostu dla niego gdzieś tam przyjemne, czy wam się to będzie najzwyczajniej w świecie sprawdzać. Więc ja zachęcam do tego, żeby zacząć właśnie gdzieś tam, nawet sobie właśnie jakiś taki tylko spacer zrobić. My na początku tego sezonu, kiedy jeszcze też nie można było za bardzo pójść na plac zabaw czy cokolwiek, to właśnie brałam Natalę do nosidła, lazłyśmy sobie do lasu i w ten sposób też spędzałyśmy czas, a ona się oswajała na nowo. A z tym nosiłam, przypuszczam nawet, że tego noszenia z zeszłego roku to ona za bardzo nie pamiętała, więc nam się to tak sprawdzało. Wybierzcie się wtedy na właśnie jakieś takie krótkie wyprawy. Jeżeli już w góry, no to właśnie, nie wiem, może ten Dębowiec, on jest taki, to naprawdę jest króciutkie. I też nie nastawiajcie się na to, że trzeba gdzieś wejść, coś zdobyć, czy cokolwiek takiego. Jasne, jak my zaczynałyśmy chodzić, to my w ogóle 3 razy, słuchajcie, byłyśmy na Błatniej i chyba ani razu na nim nie weszłyśmy. Chyba do tej pory nie byłyśmy jeszcze w schronisku na Błatniej, bo zawsze się tam zatrzymałyśmy gdzieś pod, a więc generalnie tu nie ma większego znaczenia u takiego małego dziecka, bo jeżeli macie już troszeczkę większego bąbla, to przypuszczam, że dla niego dojście do schroniska, zdobycie szczytu będzie miało znaczenie, więc wybierzcie wtedy takie małe szczyty. Być może można wtedy wjechać na przykład na Szyndzielnię i przejść się, bo jak się wysiądzie z kolejki, tam już jest trochę do schroniska, więc trzeba przejść do schroniska, a później można przejść się na Klimczok. I to już będzie jakaś tam wyprawa. Jest stosunkowo łatwa, więc nie będzie to za duże wyzwanie dla waszego dziecka, a też może mu się wtedy spodobać i to takie zdobywanie może być czymś, o co też pytałyście, czyli jak zachęcać. Czyli przez takie to, że właśnie gdzieś tam wejdziemy, że nawet jeżeli to nie będzie bardzo duży wysiłek, a się uda, to już to będzie po prostu ogromna frajda dla waszego dziecka, więc warto gdzieś tam wybierać wtedy takie trasy, żeby udało się coś zdobyć, ale przy okazji, żeby to nie było bardzo duże obciążenie, żeby rzeczywiście udało się tam dotrzeć.
Więc na początek spokojnie, ok? Nie szalejemy, nie wybieramy się od razu w Tatry. Generalnie ja sobie myślę, że z nosidłem Tatry to nie jest aż tak dobry pomysł, a na pewno nie wtedy, kiedy gdzieś tam jest trochę ślisko. Ja miałam duże obawy tutaj, więc raczej wybierałyśmy później takie bardziej nizinne tereny. Teraz co warto ze sobą zabrać po pierwsze? Jeżeli chodzi o ubranie. Nie wiem, czy zdajecie sobie sprawę, ale w górach zwykle jest troszeczkę chłodniej, więc nawet jeżeli tutaj jakby wychodzicie z domu, po prostu jest 30 stopni, to jest szansa, że tam będzie troszeczkę chłodniej, jest szansa, że będzie trochę bardziej wiało, więc zawsze warto zabrać ze sobą coś cieplejszego, nam się zwykle jakaś kamizela po prostu sprawdza. Warto oczywiście mieć coś od słońca, warto mieć coś takiego właśnie jakąś cieplejszą czapkę. Ja w ogóle uważam, że wszystko ubrania powinniśmy mieć przynajmniej razy dwa, jak gdzieś tam idziemy, bo na pewno się maluch upaprze. Oczywiście zapas chusteczek nawilżonych zdecydowanie w dużej ilości się przyda. Nam nawet dwie czapki przeciwdeszczowe by się ostatnio przydały, ponieważ wpadło do kałuży. No i później miałyśmy trochę problem. Tą czapeczkę, powiedziałam, chyba przeciwdeszczową, więc generalnie tą czapeczkę z daszkiem, tak, przeciwsłoneczną. Więc okazało się później, że przydałoby nam się tak naprawdę dwie. Więc gdzieś tam coś takiego, żeby było na przykład ubranie, żeby mieć jakieś dodatkowe ubrania, też żeby mieć coś dodatkowo do założenia. No u nas zawsze sprawdza się jeszcze kocyk, który jest po to, żeby Natalka jak już chce pójść spać, to po prostu mogła się tym kocykiem opatulić, ale też po to, żeby właśnie można ją było, jeżeli jest zimno, to jeszcze czymś dodatkowo okryć. To kocyk nam się jak najbardziej też fajnie sprawdza, natomiast tych ubrań zawsze weźcie troszkę więcej. Ja uwielbiam też właśnie za to nosiło Deutera, że tam dużo da się wsadzić. Na szczęście ubrania dzieci Natalii dużo nie ważą, więc jestem w stanie ich tam troszeczkę zmieścić i po prostu ze sobą gdzieś tam na te wyprawy zabrać. Dla nas zawsze bardzo ważne jest prowiant i rzeczywiście zwykle mamy go ze sobą dużo. I to też myślę jest w ogóle taki fajny sposób na uatrakcyjnienie wyjazdu, bo my zawsze, jak idziemy z nosidłem, to w pewnym momencie, a zwykle częściej niż raz, robimy piknik. Więc jest taki czas, kiedy sobie gdzieś tam siadamy, Natalana oczywiście w swoim kocyku i wtedy nam się to sprawdza. Nie wiem, czy pamiętacie, jak byliście dziećmi, czy lubiliście pikniki. Być może, jeżeli macie dzieci, to też już macie doświadczenia, że to jest fajny czas. Że gdzieś tam siąść sobie po prostu coś zjeść, my zwykle jeszcze jakąś tam książeczkę wyciągamy, jakąś zabawkę ze sobą mamy, więc zawsze coś nam jeszcze dodatkowo się sprawdza i pikniki działają u nas zawsze. Ja zwykle dbam o to, żeby zabierać takie zdrowsze rzeczy, no bo to takie moje i ja lubię w ten sposób, więc my zawsze mamy jakąś tam miskę z gotowanymi warzywami, jakieś placuszki, jakieś owocki, więc zawsze coś tam dobrego jest. Bardzo fajnie w trakcie wypraw sprawdzają nam się też nasze batony wellnessowe, bo one, słuchajcie, zajmują mało miejsca, są bardzo pożywne, smaczne i rzeczywiście Natalia też chętnie z nich korzysta, więc jedzenia warto wziąć więcej, wody zdecydowanie też pamiętajcie, żeby zabrać więcej. Jeżeli macie jeszcze takie mniejsze dzieci, no wiadomo, że tam może wchodzić w grę jeszcze mleko. To jest w ogóle troszeczkę większa filozofia i ja widzę, że im Natalka jest większa, tym mniej ja się muszę w tych górach przejmować tak naprawdę, bo w momencie, kiedy była rzeczywiście jeszcze taka 9-miesięczna, to później jakieś tam mleko, żeby coś tam było, żeby sobie poszła spać, to zawsze potrzebowałam jakąś tam butelkę, coś tam, kombinowania dużo i myślę sobie, że teraz po prostu jest nam zdecydowanie łatwiej, więc ja chyba nawet bardziej polecam wyprawę z takim troszkę większym bąblem. U nas też fajnie sprawdzają się w ogóle, to kiedyś też pisałam w jakimś poście, ale generalnie znalazłam takie lizaki, które no, pretendują do miana zdrowych lizaków. Mają w sobie sporą zawartość ksylitolu, znaczy po prostu są, nie mają cukru, mają ksylitol, mają tam witaminy i często Natala gdzieś tam w trakcie wyprawy z tym lizakiem się tam buja, ma zawsze jakieś fajne zajęcie, więc zawsze jeszcze dodatkowo coś tam ciekawego się dzieje. Z rzeczy do zabrania, pamiętajcie też o tym, żeby zabrać z sobą coś na owady, bo no teraz komarów to będzie od groma, oczywiście kleszcze, nie wiem jak jest w górach z kleszczami, ale ja generalnie zawsze coś tam mam, no latem zdecydowanie filtry, ja generalnie wybieram też miejsca, które są bardziej zacienione, żeby jak jest jednak słońce, żeby właśnie w tym pełnym słońcu
nie chodzić, ale filtry zdecydowanie zadbać o to, żeby gdzieś tam ze sobą mieć i to najlepiej 50. No teraz też często biorę coś tam odkażającego, no wiadomo, chusteczki nawilżane, duży zapas wody, jakaś zabawka, tam zawsze nam się trafi, jakąś książeczkę. Ja tam dbam o to, żebyśmy miały w tych górach sporo atrakcji, bo dzięki temu też wiem, że to jest po prostu dla Natalii ciekawe i że będzie chciała też na takie kolejne wyprawy gdzieś tam z mamą się wybierać. Z rzeczy, na które chciałam jeszcze zwrócić uwagę, to jest też ten temat, który pytałyście, czyli jak sprawić, żeby dziecko chciało. Pierwsza rzecz, którą mi się wydaje, to najrozsądniej zacząć je zabierać szybko, żeby jakby się do tego przyzwyczaiło i w ogóle nie zakładało innej opcji, że może być tak, że gdzieś tam w te góry z mamą czy z tatą się nie wybiera. Więc pierwsza rzecz, no to po prostu zacząć szybko, ale też właśnie później można bawić się w to zdobywanie pieczątek i to jest w ogóle, myślę, mega motywujące dla dziecka, że będzie się coś fajnego działo, że zbieram pieczątki, że ona tam musi dojść, że jest takim małym zdobywcą po prostu i myślę, że to może zachęcać do tego, żeby właśnie gdzieś tam na kolejną wycieczkę z mamą się wybrać. Ja generalnie też zawsze mówię Natalii, że my jedziemy na wyprawy. My w trakcie tych wypraw rozbijamy obozy, to są te nasze pikniki. No i to już jest taki nasz zwyczaj, więc też jakby ona czuje, że ona jedzie na wyprawę z mamą. I też zawsze bardzo mocno w trakcie, kiedy jesteśmy w górach, to ja też bardzo mocno spędzam czas rzeczywiście z nią. To jest czas, kiedy, tak jak mówiłam, śpiewamy sobie piosenki, mówimy wierszyki, kiedy gdzieś tam jest ta cała uwaga po prostu skupiona na tym, żeby jej się tam podobało, żeby poszukała sobie, my też szukamy często różnych rzeczy, więc szukamy misiów, szukamy krasnoludków, grzybków, jakichś owadów, chrząszczy, czegokolwiek, co tam się da gdzieś tam znaleźć, więc zawsze mamy zabawę w poszukiwania i to też u nas całkiem fajnie się sprawdza. Sprawdzę, czy miałam jeszcze jakiś pomysł, bo ja sobie wypisałam takie, że wiem, o czym jeszcze wam chciałam powiedzieć. A propos o atrakcji niania, być może fajnym pomysłem będzie, żeby na co którejś wycieczce wjechać, czy to krzesełkiem, czy gondolą, czy zjechać, żeby takie też fajne rzeczy się działy, bo dla dzieci to jest duże wydarzenie i duże przeżycie i duża atrakcja. My już nawet z Natalą jechałyśmy właśnie gondolą, zjeżdżałyśmy sobie z szyndzielni, dlatego że jak poprzednim razem tam byłyśmy i schodziłyśmy, to Natala zobaczyła gondolę i strasznie ją przeżywała, że jest żółto-czarna, że była w ogóle, że ona widziała gondolę. Więc następnym razem, kiedy pojechaliśmy tam, stwierdziłam, dobra, no to zjedziemy. I ja też całą drogę po prostu mówiłam Natalii, że jak będziemy schodzić, to zjedziemy sobie gondolą, że będzie jechała gondolą i to dla niej też było takie, wiecie, niesamowite, więc też myślę, że to może być fajne, żeby co jakiś czas gdzieś tam takie coś się wydarzyło, że pojechać w miejsce, gdzie właśnie ta kolejka czy ta gondola jest. Sprawdzam, czy miałam coś dla was jeszcze. Wiecie co, też pomyślałam o tym, że można się wspólnie szykować, żeby to dziecko zadecydowało, co ze sobą zabiera. Ono oczywiście w ramach, gdzieś tam w pewnych ramach, tak? Ale też można mu dać możliwość, możecie wspólnie zadecydować, gdzie jedziecie. Warto tutaj mieć mapę i po prostu poszukać tego miejsca, gdzie będziecie, którędy pójdziecie, bo to też będzie bardzo mocno angażowało, takie zaangażowanie sprawi, że to będzie po prostu przyjemniejsze, kiedy ono będzie mogło wybrać właśnie którędy. Może wspólnie też można poszukiwać znaczków szlaku, gdzie teraz mamy dalej pójść, to też będzie, myślę, mobilizowało do tego, żeby w tej wycieczce po prostu aktywnie uczestniczyć. I można zdecydowanie zabrać właśnie, to też wam wspomniałam, dobre rzeczy do jedzenia, zrobić sobie fajny piknik, gdzieś tam z takich rzeczy też po drodze skorzystać, żeby to się też po prostu wydarzyło, bo to też będzie fajnie, myślę, mobilizować. Dzięki Justyna, bo Justyna mi też napisała, że fajna fryzura. Ostatnio jak u mnie fryzjerka była, powiedziała, kurczę Magda, jak ty masz takie rozpuszczone włosy i pokręcone, to fajnie wygląda, więc powiedziałam, dobra, to mogę się rzadziej czesać, bo tak wyglądam, jak jestem po prostu, słuchajcie, nieuczesana. Ale dzięki Justyna, bardzo doceniam miłe słowa. Słuchajcie, ja już tak naprawdę mam już wszystko. Opowiedziałam wam o tym, w czym się w góry wybrać, czy wybrać wózek, czy nosidło, czy chustę, czy może już wasz maluch może samodzielnie maszerować. Porozmawialiśmy o tym, jak się ubrać, co ze sobą zabrać. Jeżeli chodzi o jedzenie,
to, że też warto gdzieś tam mieć, jak uatrakcyjnić te wyjazdy. I też zwróciłam Wam uwagę na to, żeby na początek nie szaleć, żeby się przyzwyczaić, żeby sprawdzić. Mam nadzieję, że te wskazówki, które dzisiaj Wam udzieliłam, będą dla Was pomocne, będziecie mogły z nich skorzystać. Live będzie dostępny tutaj w grupie na fanpage'u, bo widzę, że na razie no niewiele z Was mogło dołączyć. Ja też wiem, że ta godzina dla mam może być trochę kłopotliwa, bo nawet mi dzisiaj Natalia jeszcze tam szalała, ale z drugiej strony wiem, że wcześniej też byłoby trudno i nie wiem, o której byśmy musiały zacząć, żebyście mogły być tutaj już od razu, ale live jest do odtworzenia, także zaglądajcie, sprawdzajcie, zobaczcie, co też, o czym też Wam opowiedziałam. Jeżeli uznacie, że jest on wartościowy i że warto, to podzielcie się nim też z innymi, żeby Wasze znajome, które być może będą chciały wybrać się z dzieckiem w górach, też mogły skorzystać. Ja Wam życzę miłego wieczoru. Mam nadzieję, że pięknego weekendu, kiedy będziecie mogły gdzieś tam właśnie już wywędrować. Na razie słyszałam, że nie ma być, no i jak patrzyłam, nie ma być zbyt ładnie, może być deszczowo, ale kto wie, czy to się jeszcze nie zmieni, także trzymam kciuki za dużą ilość słońca, pięknego wieczoru raz jeszcze, no i do zobaczenia za tydzień. Trzymajcie się ciepło, dziewczyny.